spalić i pokażę. Ale jaki ty porządek masz w ogóle? No, no i tym kamperem podróżuję po Polsce. No i to wszystko trwa w zasadzie 10 lat. Ile? 10 lat. 10 lat. Skąd wziąć na to pieniądze? Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Yeah. Hola! Jesteśmy w Hiszpanii i wreszcie mogliśmy dychnąć, bo tutaj zaprosili nas znajomi, których poznaliśmy, jak jechaliśmy do Afryki. I w drodze powrotnej powiedzieli, jak potrzebujecie się zatrzymać, odpocząć, zrobić pranie. Tak więc oczywiście zrobiłam pranie, poprałam sobie ręczniki i wiecie, no wszystkie takie rzeczy, żeby się trochę ogarnąć. I dzisiaj, słuchajcie, przyjechał tutaj ich nowy znajomy i okazuje się, że jest bardzo fajnym człowiekiem. Michał podróżuje po świecie takim oto fajnym vanem. Tak więc zaraz sobie tam zajrzymy do środka i zobaczymy, jak on tam się urządził. Cześć, jestem Michał. Co mi powiedzieć? Co miałem powiedzieć? Co tylko Michał? No dobra, jestem Michał i Michał Szczęśniak. Ale co tutaj robisz? Co tu podróżujesz? Czy mieszkasz? A dobra, to od nowa. Możemy od nowa to nagrać? Dawaj tam, tak? Lecimy. No. No dobra. No co, no podróżuję, no to jest moje życie. Ja zawsze, znaczy może nie zawsze podróżuję, ale już od 10 lat tutaj cały czas w drodze jestem. Może nie pcham do przodu, ale toczę się, bo mój samochód ma 42 lata, więc on się toczy, taki trochę ślimak z niego. Mm-hmm. I tam, gdzie jestem, jestem z moim domem, więc to daje mi też bardzo fajny sposób podróżowania. Bo kiedyś podróżowałem z plecakiem po różnych częściach świata. To brakowało mi czasami takiego czasu dla siebie, a kamper daje tą możliwość, że to jest taka moja świątynia, moja przestrzeń, jak potrzebuję pobyć sam, zamykam się i jestem sam z sobą. Obiecałem, pokażę co i jak. Słuchaj, to jest moje królestwo. To jest mój domek. Wchodzimy, no to wchodzimy. No, tutaj jest... No taki jest, no nieduży, ale ma wszystko, no nie? Aha. Czyli jest tam kuchenka, zlewnik, lodówka na dole, jak tam zjedziesz. Tak, idziemy teraz do góry. Po prawej stronie jest prysznic. Aha. Można później tam ewentualnie otworzyć. Taki tak, duży, mogę zajrzeć? Jasne, śmiało. Tam masz światełko, jakbyś chciała, to sobie jeszcze światełko. Aha. Tam światełko musiałabyś ty tam ten. I, no taki prysznic, ale no, to no, no. Ciepła woda jest to najważniejsze. Ale działa. Działa. Tutaj masz w pojemnikach wodę. Tak, to mam wodę do picia, wiesz, bo mam wodę do mycia, ale tam są glony, a tam mam do picia, no nie? No. A tu możesz sobie usiąść, to już teraz ci wytłumaczę, co no, ja. W góry jest spanie. Uwaga, to może z tamtej odwracam strony. Się. O, uwaga, uwaga. Tu jest jedno spanie, to po prostu składa się w dół, tutaj na takich szynach, jak widać, nie wiem, czy widać, w każdym razie wyjeżdża dotąd, tu są moje, ten, to jest jedno spanie, a drugie spanie jest tutaj, to jeszcze to może iść w dół, idzie to w dół. No i wiadomo, że to się rozkłada i kolejne spanie jest też tutaj. No to rewelacja, ale śpisz normalnie u góry, tak? No nie, z reguły na dole, bo mi jest wygodniej, no nie, tak szybciej się ten, ale to mogą te cztery osoby spać, więc jak coś to mogę zaprosić gości. Wow, w takim małym vanie, niesamowite. No. Super. No i co, jeszcze tutaj jest tak, no wiadomo, że to jest panel, mam prąd, tu mam, to mam przetwornicę 220, jak potrzebuję, więc tutaj nie ma problemu. No ogrzewanie gazowe tutaj, trumatik. Więc też tutaj sobie ustawiam 20 stopni, chociaż teraz jest ciepło, więc już nawet nie trzeba już nic tutaj kombinować, no nie? Ale jaki ty porządek masz w ogóle? No, powiem ci, że to właśnie uczyło mnie, kamper mnie uczy porządku, no nie? Że tutaj... Bo przecież nie spodziewałeś się wizytacji, no. Nie? Nie, ale ja za każdym razem, wiesz co, jest. bo to wiesz jak jest, jak nie poukładasz, to... No. Jak nie poukładasz, to potem szukasz i tak dalej, no. Zgadza się. A tu wiesz co? Ale czekaj, bo ci pokażę, widziałeś jeszcze z podróży, oprócz tego żyję w takich różnych, dziwnych... Wiesz, robię takie piórka, takie wiesz, kolczyki, to też jeszcze z żywic kiedyś się bawiłem, takie brylorki, wisiorki, widzisz tutaj, bransoletki, no tak akurat mało teraz mam, no nie, a no i łapacze snów, które też tam gdzieś tam sobie robię, no i z tego też żyję w trakcie podróży, no nie, to też takie
takie moje, co mi zostało jeszcze z Ameryki Południowej, bo tak Amerykę Południową. Tam się nauczyłem tego robić i tam podróżowałem dzięki temu, że to rękodzieło robiłem. I no i teraz najważniejszy produkt to jest książka. No i cieszę się, bo jest w wersji hiszpańskiej, świeżo wydrukowana tydzień temu, więc zobaczymy. Jeszcze pachnie papierem. Nawet żadnej reklamy jeszcze nie zrobimy, a już się z 5 sprzedało, więc jest. Wow, jest dobrze, my zaraz jedną kupimy. No, ja jeszcze pewnie nie mogę przeczytać. No, ale hiszpańskiego, ale już... będzie motywacja, żeby hiszpańskiego tak, się tak, tak. Ja się uczę, więc będę ze słownikiem będę czytać. No nie, tak, to jest jakiś sposób na to. Tu mam też takie wisiorki robię z kamieni półszlachetnych. Tutaj, no nie wiem, jeden mam taki jeszcze tutaj, też moje roboty, tu mam ten bursztyn. No i łapaczy snów, piórek zresztą też mam wiele, więc wszędzie to pióra są naturalne. I co, a sam zbierasz te pióra? No dostaję, zbieram, a kupuję różnie, no nie, więc... No, to zadajemy pytania. Mam się bać? No, nie wiem. Nie musisz... jak podróżnicze to będzie to ten, to znaczy jakikolwiek, nieważne. No, nie musisz odpowiadać, wiesz, możesz nie odpowiadać, zobaczymy. No, to ja myślę, że po prostu najlepiej by było, żebyś nam powiedział, wiesz, no wszystko, no trochę o sobie, co chcesz powiedzieć o sobie, bo to zawsze wszystkich ciekawi, ale jakby, może zacznijmy od krajów, gdzie byłeś? Gdzie byłem? Myślę, że tak, pierwsza taka moja wycieczka podróżnicza, gdzie się zaczęło podróżowanie, no to były Indie, Nepal i Bangladesz, gdzie spędziłem miesiąc czasu. Pamiętam, wyjechałem wtedy z moim kolegą, on namówił mnie na tą wycieczkę, ja wtedy już po angielsku nie gadałem, taki byłem piątek koło wozu. No i przez ten miesiąc podróżowania no zobaczyłem, że ten świat jest piękny, no nie? Że może być coś innego niż ta Polska, czy powiedzmy Europa, bo tutaj mówimy o takim trochę ekstremum, bo Indie no są krajem, sama zresztą też byłaś, więc wiesz, to jest kraj, który no albo się kocha, albo nienawidzi. Tak. Ja pokochałem, ale mało tego, pokochałem też podróże. Jak już wróciłem do Polski, to widziałem, że chcę podróżować i już chcę no, poznawać świat, no nie? Więc i pamiętam, przyjechałem. Zapisałem się na lekcję angielskiego, bo w liceum na angielski miałem, ale no nie był to mój najlepszy przedmiot. A tu już mam motywację, żeby nauczyć się angielskiego i ruszyć w dalsze podróże. No i pamiętam, to też była taka sytuacja, że akurat tak się złożyło, że dostałem wizę do Stanów na rok tylko. Więc kolejna była taka motywacja, że no, trzeba to wykorzystać, jest tylko rok czasu. No teraz mamy łatwiej, mamy na 3 miesiące możemy pojechać do Stanów. Pojechałem do Stanów, 3 miesiące podróżowałem po Stanach. No i zjechałem cały Stany, w zasadzie wschodnią i trochę południa, zachodnią tam część i wróciłem północą i takie kółeczko zrobiłem. Trzy miesiące Stany, tak duży kraj, nie polecam. No to jest zbyt mało czasu, nie? Ale to były takie moje początki, moja pierwsza samotna podróż. No ale już wiedziałem wtedy, że kolejną podróż, którą zrobię, to zabiorę ze sobą to, co jest najcenniejsze, czyli walutę, o której zawsze mówię, czas. Nie? Więc jak już wróciłem do Polski, to już wiedziałem, że kolejną podróż, którą już wiedziałem, że będzie Ameryka Południowa, bo Ameryka Południowa zawsze mi się marzyła, tam bym chciał pojechać, ale z tą walutą czas. No i pamiętam, no, dwa lata się do tego przygotowywałem, bo to trzeba było pozamykać wszystkie rzeczy w Polsce, także nie chciałem mieć kotwic, chciałem pojechać i poczuć tą wolność. Kupiłem bilet w jedną stronę, pojechałem do Ameryki Południowej i w zasadzie nie wiedziałem, ile ta podróż będzie trwała i trwała 3 lata, więc, więc trochę tam spędziłem czasu. Aktualnie teraz, jak już wróciłem z Ameryki Południowej, no to ta książka powstała jako taki mój produkt, bo chciałem się też podzielić tą wiedzą. No i w Polsce spędziłem trochę czasu, bo raz no, ta droga, ta podróż wydania książki była dosyć też trudna, bo robiłem to pierwszy raz, to też trwało 3 lata. Dwa lata, 3 lata podróżowałem też po Polsce, promując tą książkę, też kupiłem kampera, którego widzieliście. No i tym kamperem podróżowałem po Polsce. No i teraz jak zaczęła się kolejna podróż, ruszyłem w Europę, no i się spotkaliśmy w Hiszpanii. Tak bardzo w skrócie opowiedziana podróż. No i to wszystko trwa w zasadzie 10 lat. Ile? 10 lat. 10 lat jesteś w podróży? No jakby liczyć to te Indie, o których się zaczynało. No tak podróży. 5, no... 8, tak mocno 8. 10 lat.
Od pierwszej takiej, która się, wiesz, to się tak przekręciło, no nie? No. Ale od 2015, Ameryka Południowa, gdzie już ruszyłem, to w zasadzie jestem cały czas. Bo nawet jak wróciłem do Polski, no to cały czas gdzieś w różnych miejscach w Polsce mieszkałem. Potem już kampera kupuję, no to dzięki temu, no, 3 lata spędziłem w podróży też po Polsce. No to wszystko bardzo fajnie, ale zawsze jest takie pytanie, skąd wziąć na to pieniądze? Już mogę mówić, tak? To ja tutaj łyczka kawy. Słuchajcie, no pierwsze co, no tak mówiłem o tych wszystkich moich podróżach, no to pierwsza podróż była taka, że miałem oszczędności. W Stanach jak pojechałem, też miałem oszczędności. Wtedy jeszcze miałem działalność gospodarczą, więc to było wszystko ok. A i z tego zrobiłem całą podróż po Stanach. Jadąc do Ameryki Południowej, ja wiedziałem, że kupuję bilet w jedną stronę. I miałem jakieś oszczędności, ale to nie było dużo. To był rząd, pamiętam, około 10 tysięcy złotych. Z tego w Anglii straciłem 2,5 tysiąca, więc 1/4 czy tam 1/3 już w Anglii straciłem, bo od Anglii zaczynałem podróż, a pojechałem tam wcześniej 2 tygodnie. Ale tak, po pierwsze, trzeba ograniczyć koszty. Ja w Ameryce Południowej, jak podróżowałem, no to pracowałem na wolontariacie w różnych miejscach, za jedzenie i za spanie. Więc w tym momencie, jeżeli chcemy mieć koszonkowe, no to trzeba mieć, ale tutaj najważniejsze rzeczy są już zaspokojone. Ale w Ameryce Południowej widziałem, że pierwsze, trzeba się nauczyć języka, bo bez języka się płaci podwójnie. No bo słuchajcie, no jak gdzieś pojedziecie i mówicie tylko po angielsku, to się płaci podwójnie. Więc pierwsze co, to trzeba ograniczyć te koszty i zrobić wszystko, żeby płacić mniej. Wtedy dłużej jesteśmy w stanie podróżować, jeśli chodzi o pieniądze. Bo to Ameryka Południowa całkowicie zmieniła mój sposób na podróżowanie. Robiłem bańki mydlane na ulicy, z czego zarabiałem pieniądze. Pracowałem na wolontariacie w różnych miejscach. Później nauczyłem, miałem też gitarę, którą grałem na gitarze i chciałem śpiewać, ale to akurat się nie udało. To ciekawa historia, do tej pory moi znajomi się śmieją ze mnie. Ale próbowałem. Słuchajcie, grajkowie w Ameryce Południowej zarabiają super pieniądze. Jeżeli ktoś z was ma jakiś instrument, umie grać, świetnie sobie z tym radzi, to w Ameryce Południowej jest to naprawdę łatwo. Nie? Tylko nie chodzi, że się gra na ulicy. Wchodzi się do knajpy. No, w knajpie się gra, bo w metrze. Wtedy jest mniejsza grupa ludzi i często jest tak, że po prostu ludzie po prostu podarują parę tam groszy. Miałem taką koleżankę, która wchodziła do knajpy, blondynka, holenderka, takie długie włosy, blond, i ona zarabiała w ciągu tam powiedzmy jednego takiego wystąpienia tyle, że mieliśmy już na jedzenie na tani hostel, więc czasami to jest szczęście i nieszczęście. To też w dużej mierze wychodzi od nas, jaką my mamy energię. Jak my sami z sobą się dobrze czujemy i promieniujemy tą energią, no to z zewnątrz wiele rzeczy się zdarzy takich, że nam to pomoże kontynuować pracę. No i to zdecydowanie to jest najważniejsza rzecz. Później ja nauczyłem się pracy z rękodziełem. Od takich lokalnych artystów w Ameryce Południowej nauczyli mnie robić takie bryloczki, wisiorki, kolczyki i z tego 1,5 roku podróżowałem. No kokosów tego nie było, ale zawsze miałem możliwość dobrze zjeść i gdzie się wyspać, czyli jakiś tam tani hostel. A więc to mi to ułatwiło. I tak w taki sposób podróżowałem po Ameryce Południowej. I co najważniejsze, to widzicie, bo często jest tak, że ludzie pracują po tym, żeby podróżować. I tracą dużo czasu na tą pracę. W moim przypadku jest tak, że ja staram się robić, podróżować i po drodze pracować. Wróciłem z Ameryki Południowej do Polski, ja wiedziałem, że chcę napisać książkę. I spędziłem w zasadzie 5 lat w Polsce, z tego 3 lata podróżowałem kamperem z moją książką. Robiłem prelekcje w wielu miastach, pewnie może część z was gdzieś tam może mnie nawet kojarzyć, bo występowałem na większych festiwalach podróżniczych. Festiwale płacą za to. Mając swój produkt, miałem książkę zawsze, którą też mogłem sprzedać, bo wydałem sam. Oczywiście to jest dużo pracy i tak dalej, tak się wydaje, może tak tylko w skrócie mówię, ale to 3 lata książkę pisałem. Zresztą tutaj z Sandrą rozmawialiśmy na ten temat. No ale kto wie, no może ona też się zmobilizuje, też napisze książkę, czego jej bardzo życzę.
I tak, to jest produkt. Te rękodzieło zawsze też ze mną było, więc też parę groszy. Można sprzedawać swoje zdjęcia z podróży. W zasadzie nie zdjęcia, a historię do tych zdjęć się sprzedaje. To jest ta rzecz. Więc możliwości jest wiele. Aktualnie, no tak, po Polsce wiadomo, że podróżowałem to te prelekcje. Teraz jestem w Hiszpanii, no i co? No i mam w Hiszpanii wersję hiszpańską. Oczywiście mnie to kosztowało inwestycje, żeby ją wydrukować, przetłumaczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko, jeżeli się bardzo chce, jest to możliwość do zrobienia. I podróżując tutaj, no, zaczynam dopiero, nie wiem jak to będzie, ale jestem pełen optymizmu i pozytywnej energii, że to się wszystko uda, no nie? I ta książka tutaj gdzieś będzie, nie wiem, no, sprzedawana dla ludzi tutaj hiszpańskojęzycznych, czyli Hiszpanów, no ale to też mi to daje to, że ja gadam po hiszpańsku płynnie, więc tutaj mam tą przewagę. Druga sprawa, w podróży wiele rzeczy się dzieje, po prostu trzeba łapać to, co się dzieje, po prostu zaufać tej drodze i świat pokaże, wszechświat pokaże, że droga daje dużo możliwości. To ja mam teraz takie pytanie. Czym jest dla ciebie szczęście? Wydaje mi się, że szczęście jest taką drogą, a w zasadzie misją. Misją, którą każdy, może nie każdy ma, ale jeżeli tak zagłębi się w siebie, no to odnajdzie tą swoją pasję, swoją taką część, którą chce się dzielić z ludźmi. No nie? W moim przypadku to, co mi sprawia dużą frajdę, to dzielenie się z ludźmi moimi przygodami, moimi refleksjami. Uwielbiam robić prelekcje i uwielbiam podróżować. I staram się łączyć jedno i drugie i to daje mi poczucie szczęścia. Teraz w tej wersji hiszpańskiej. Pokaż mi. No, słuchajcie, Michał napisał fantastyczną książkę. Ta książka jest, a jeszcze ten polski nakład polski jest nie, dostępny. Już generalnie, no, może tam na stronie jeszcze jest jedna z książka, albo dwie, ale generalnie jest e-book. Jakby ktoś chciał, to e-book jest, można... I w bibliotekach chyba jest, jakiś tam można znaleźć. We Wrocławiu jeszcze pięć egzemplarzy jest w księgarni podróżnika, z tego co wiem. Aha. Więc jak coś, to tam, ktoś z Wrocławia jest. A jak nie, to no, można ćwiczyć hiszpański. No, i teraz już na hiszpański się przekształcam. Nie? Viaje Intuitivo, czyli podróż intuicyjna. Aha. I tak się nazywa twoja strona? Tak, moja strona, wszystkie jakieś tam Instagramy i tam, nie wiem, Facebooki pod nazwą Michał Szczęśniak, podróż intuicyjna, można mnie znaleźć. Ale fajny człowiek, prawda? Niesamowite. I wiecie co? Właśnie bardzo cieszę się, że mogliśmy go spotkać, poznać, porozmawiać i oczywiście, że chciał mówić do kamery, bo tak naprawdę takich osób my spotykamy po drodze bardzo dużo. I właśnie to jest tak, że nie potrzeba nie wiadomo jakich pieniędzy. Właśnie to się tak wydaje, jak się jest w takim normalnym świecie. Właśnie chodzi się do pracy, ma się ten urlop, tam ileś dni tego urlopu i jakby żyje się tak standardowo, to wtedy się wydaje, że to jest takie nieosiągalne, takie niemożliwe. A tak jak on ładnie tutaj wytłumaczył, wcale tak nie musi być. I jakby właśnie taką najcenniejszą rzeczą to jest ten czas. No oczywiście pieniądze też trzeba mieć, no to nie ukrywajmy, tak jak on powiedział, najpierw zaoszczędził, żeby po prostu zacząć podróżować. Potem też jakby otwiera się umysł i pojawiają się nowe możliwości. Wydaje mi się, że ta kwestia taka finansowa jest też bardzo ważna i właśnie jeżeli was interesuje, skąd my mamy pieniądze, jak już kiedyś wspominałam, ale może właśnie byście chcieli, żebym opowiedziała więcej na ten temat, w jaki sposób my finansujemy nasze podróżowanie, jak to jest, że my 3,5 roku tutaj sobie po świecie jeździmy, bo bynajmniej nie utrzymujemy się z YouTube'a. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to napiszcie w komentarzu. Ja z przyjemnością zrobię z tego jakiś tam film czy część filmu.
bo to nie jest jakaś tajemnica i wydaje mi się, że jakby mnie to też ciekawiło, prawda? Jak ktoś dużo podróżował, to skąd? No skąd te pieniądze? Jak sobie zorganizować życie, żeby właśnie można było podróżować więcej? Ale mi tu ptaszek jakiś tutaj chce też pogadać do kamery. Tak, myślę, że to jest takie dobre zakończenie tej naszej serii, tej afrykańskiej sagi. To była długa wyprawa, 8 miesięcy i też chciałabym właśnie może podsumować. I tutaj też, jeżeli jesteście zainteresowani i macie jakieś pytania dotyczące tylko i wyłącznie tej wyprawy do Afryki, bo jak macie inne pytania, to też możecie napisać w komentarzu, ale jakby chciałabym chyba zrobić, mi się wydaje, że warto, albo napiszcie właśnie, czy jest sens zrobić taki odcinek, takie podsumowanie tej wyprawy do Afryki. Listę zysków i strat, ile to wszystko kosztowało, jak się przygotować do takiej wyprawy. I teraz jakby już na koniec, czy uważamy, że było warto, bo jak widzieliście, miejscami było trudno i można byłoby się jakby zastanowić, czy to wszystko było warte. Tak więc proszę, napiszcie, żebym wiedziała, co dalej. No i oczywiście pewnie jest jeszcze takie pytanie, co dalej? Towarzystwo się tutaj porozkładało. Proszę bardzo. O! Jacy wszyscy szczęśliwi na salonach. No chyba ich tu zostawimy. Ciebie zostawimy. Why me? No. Jak ktoś ma zostać, to tylko ty. Why? No piesy jadą. Gdzie to zostawić takie fajne? No, co tobie? Jak ci się podoba w tym domu? No, chyba się mu podoba. Ja myślę, że on tu zostanie. Zostajesz, Tobi?